Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że spędzają Państwo ten dżdżysty wieczór razem z rozstajami i z kulturą w kwarantannie. Widzę, że ogląda nas na razie jedna pięć osób. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że wizja i fonia w porządku. Gdyby były jakieś problemy techniczne, prosimy o komentarze w panelu czatu. Bohaterką dzisiejszego spotkania jest niezwykła książka, która wygląda tak. Noworodek na rynku wydawniczym, ponieważ ukazała się równo miesiąc temu nakładem Seinańskiego Wydawnictwa Pogranicza i jak każda książka jest dziełem całego zespołu ludzi. Napisała ją Birutė Jonuškaitė. W 2015 roku książka ukazała się po litewsku. Jeszcze raz pokazujemy litewską okładkę. Przetłumaczyła ją i opatrzyła posłowiem Agnieszka Rębiałkowska. Redakcją zajęła się Joanna Tabor, korektą Lucja Matusiak. Składała Marantę Anita Schneider. Projekt okładki stworzył Krzysztof Czyżewski, zresztą jak w całej serii Meridian, w której ukazała się po polsku Maranta. Przekład został dofinansowany przez Litewski Instytut Kultury, Lietuvos Kultūros Institutas, a nad organizacją całego procesu wydawniczego czuwały Małgorzata Sporek-Czyżewska i Agata Szkopińska. W dzisiejszej rozmowie o Marancie biorą udział trzy osoby z tego zespołu, a są to autorka książki Birutė Jonuškaitė. Dobry wieczór. Oraz redaktorka książki Joanna Tabor. Dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Rębiałkowska i przetłumaczyłam Marantę na język polski. Maranta nie jest pierwszą książką Birutė Jonuškaitė wydaną po polsku. Jest pierwszym dziełem prozatorskim Birutė po polsku, ale w 2004 roku nakładem wydawnictwa Auszra ukazał się wybór wierszy Dziecko o posiwiałych oczach, po litewsku Wajka z Braziliusem Akim. Była to książka dwujęzyczna. O, może trochę ją nachylić, będzie trochę lepiej widać. Lepiej czy nie? Chyba nie, chyba jej nie zobaczymy jednak. Muszą Państwo uwierzyć, że już coś się pojawia. Tak, Dziecko o posiwiałych oczach. W przykładzie Sigitasa Virgelisa i opowiadania, eseje Birutė Jonuškaitė, fragmenty dłuższej prozy, wiersze były publikowane w polskiej prasie kulturalnej, między innymi w Akcencie, w Twórczości, w Toposie, w Dekadzie Literackiej, a także ostatnio, chyba najświeższe tłumaczenia wierszy, ukazały się na portalu Rozstaje Art. Ale dorobek twórczy Birutė Jonuškaitė jest o wiele bogatszy niż te dwie książki i fragmenty, które mamy, polski czytelnik może miał okazję się z nimi zapoznać. I chciałabym teraz się uśmiechnąć do Joanny Tabor z prośbą o przedstawienie sylwetki twórczej naszej znanej i nieznanej autorki. Znanej, mam nadzieję, że z każdym dniem coraz bardziej znanej właśnie dzięki Marancie, która ukazała się po polsku, a to, że możemy czytać Marantę po polsku, zawdzięczamy Agnieszce, której dziękuję, Birutė zapewne też. Birutė Jonuškaitė jest autorką kilku zbiorów opowiadań, esejów, autorką dwóch zbiorów poetyckich, z których jeden jest dwujęzyczny, oraz autorką siedmiu powieści, z których Maranta jest pośród nich przedostatnia i stanowi pierwszą część dylogii, której druga część, Maestro, ukazała się w zeszłym roku, w 2019 roku. Zresztą rok 2019 to jest, zdaje mi się, dobry wydawniczo rok dla Birutė, ponieważ oprócz Maestra w zeszłym roku na rynku pojawiła się taka książeczka, Laika Sirlikimej, czyli Czasy i losy, która jest zbiorem wywiadów, rozmów właściwie Birutė ze znanymi postaciami, wielkimi postaciami kultury litewskiej i polskiej, co bardzo istotne z naszej perspektywy. I na przykład polskimi rozmówcami Birutė są Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk, Bogusław Wróblewski, Krzysztof Czyżewski i wiele, wiele innych postaci. Birutė obecnie mieszka w Wilnie i właściwie z Wilnem związana jest od czasów studiów, a skończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim.
Pracuję od wielu, wielu lat w Związku Pisarzy Litwy, a od 2 lat pełnię funkcję prezesa tegoż związku. Tak więc ostatnich ponad 30 lat to jest Wilno, chociaż z krótką przerwą emigracyjną, bo na przełomie lat 80. i 90. Birutę z rodziną wyjechała do Kanady. Natomiast rodzinne strony Birutę to jest Sejneszczyzna, to jest północno-wschodnia Polska, to jest pogranicze, kraina jadźwingów i jezior, między innymi Sejwy, czyli to jezioro, które jest tą przestrzenią, wokół której dzieje się część akcji Maranty. To jest to jezioro, w którym prawdopodobnie Birutę tu nieraz kąpała. Birutę skończyła tam szkołę podstawową, skończyła liceum z wykładowym językiem litewskim w Puńsku. I to właśnie w tym dwujęzycznym otoczeniu, na terenach, gdzie od wielu, wielu wieków mieszkają Litwini, w takim dwujęzycznym, dwukulturowym otoczeniu wychowała się Birutę i to dzięki tym swoim korzeniom, zdaje się, może w tak doskonały sposób spełniać tę rolę wspomnianego w biogramie mostu łączącego Polskę i Litwę, bo Birutę na równi funkcjonuje w kulturze polskiej i litewskiej, obie te kultury świetnie zna i rozumie. I tutaj należy wspomnieć, że Birutę Jonuszkaitė jest tłumaczką ponad 20 książek z języka polskiego na litewski. Dzięki Birutę litewscy czytelnicy mieli okazję poznać utwory Hanny Kral, oczywiście Czesława Miłosza, o którym Birutę razem z Barbarą Zych Gruszką Zych napisała książkę, utwory Magdaleny Tuli, Janusza Korczaka, Jacka Denela i wielu, wielu innych. A zapropagowanie tej współpracy kulturalnej w 2016 roku zostało odznaczone Złotym Krzyżem Zasługi RP. Zasłużenie, Krzyż Zasługi Birutę jak najbardziej należy. I ta Sejneszczyzna, która jest tym miejscem, gdzie Birutę spędziła jakby pierwsze lata swojego życia, nie jest bez znaczenia, bo ona bez przerwy wraca w twórczości Birutę, w jej książkach. To właśnie tam dzieje się również duża część akcji Maranty. A sama Maranta to powieść, o której Agnieszka powiedziała, że jest to powieść kobierza. I to określenie wydaje mi się wyjątkowo trafne, ponieważ rzeczywiście adekwatnie oddaje tę jednoznaczność Maranty, bo rzeczywiście przeplatają się tam historie, przeplatają się tam losy, ale przeplatają się też plany czasowe, przeplatają się różne typy narracji, różne idiolekty właściwie. Czyli mamy tak, mówiąc najkrócej, tak pewnie trochę trywializując, historię wielopokoleniowej rodziny ukazaną na przestrzeni kilkudziesięciu lat, mniej więcej od II wojny światowej do czasów najwcześniejszych. Przedstawiono bynajmniej nielinearnie, a jakże, jak na kobierzec przystało, poprzeplataną, poprzewijaną, na dodatek naznaczoną wieloma tajemnicami i przemilczeniami. I do tej powieści można przyporządkować wiele określeń, chociaż tak właściwie żadne z nich w taki sposób jednoznaczny jej nie opisuje, bo możemy powiedzieć, że to saga rodzinna, możemy powiedzieć, że to powieść psychologiczna. Mamy tu elementy Bildungsroman, bo towarzyszymy głównej bohaterce jakby w jej, na różnych etapach formowania się jej osobowości, na tych etapach dojrzewania do pewnych decyzji, do pewnych wyborów, do tego wychodzenia z bunkra. Mamy tutaj, to jest z jednej strony opowieść bardzo uniwersalna, bo opowiada taką po prostu życiową historię, z drugiej zaś strony osadzona jest w bardzo konkretnym środowisku polskich Litwinów, w bardzo konkretnym otoczeniu, przez co zyskuje dodatkowy walor. Jest bardzo swojska, z drugiej strony nieco egzotyczna. Moglibyśmy powiedzieć, że są tam elementy romansu, są tam elementy takiej historii kryminalnej czy wręcz sensacyjnej. Mamy elementy narracji epistolarnej, bo o tej części historii poznajemy z listów.
Mamy też tam ten motyw powrotu, na który zwracali uwagę recenzenci, czyli mamy takie konstrukcje eliptyczne, miejscami ta odrealniona przestrzeń i to fatum, które ciąży nad tą, wisi nad tą wielopokoleniową rodziną i tak jakby z pokolenia na pokolenie doświadcza coraz nowych członków tej rodziny, przywołuje skojarzenia z realizmem magicznym, na co też zwrócił uwagę jeden z recenzentów, ale to poczucie towarzyszy mi właściwie od pierwszej powieści Birutia. Pierwszą powieścią Birutia, którą przeczytałam, była powieść, też mam, Bijoy Sala. Pamiętasz Birutia, taką powieść? Tak. Wielka wyspa, która także rozgrywa się na tych właśnie mieszanych językowo-kulturowo terenach. To jest ta właśnie litewska wyspa na terenie Polski. I tutaj trochę podobna stylistyka tego realizmu magicznego, tego przenikania się rozmaitych sfer. Zresztą chyba tak w ramach dygresji, Birutia chyba lubi dylogię, ponieważ nie tylko Maranta i Maestro, ale również ta książka jest częścią dylogii, jest też druga część Bijoy Sala 2. I tak właściwie trochę jak z tym Kobiertem, także te dylogie, tak jakby chciało się spojrzeć z drugiej strony, zobaczyć inną perspektywę, bo na przykład tak jakby zajrzeć pod te, co jest z drugiej strony, od schodów w tym Kobiercu. I tak jak Maranta jest opowieścią, jest skoncentrowana na tej linii kobiecej, to Maestro jest tą narracją z perspektywy męskiej. I teraz, skoro mówimy o Kobiercu i mówimy o tych dwóch różnych stronach, to chciałabym teraz trochę tak pociągnąć za nitkę, trochę nadpróć ten kobierzec i spytać Birutę, czy to była powieść, czy Maranta, to jest powieść, którą długo w sobie nosiłaś, czy tak jak główna bohaterka Rasa, musiałaś zatoczyć koło, czy to jest powieść, na którą pomysł miałaś już dawno, czy on pojawił się nagle, czy ta powieść była dla ciebie pewnego rodzaju powrotem? Opowiedz nam trochę, jak to się odbywało. Dobry wieczór, witam dziewczynę, bardzo się cieszę z naszego tego spotkania. Naprawdę nosiłam tą powieść bardzo długo. Może to dziwnie zabrzmi, ale chyba, nie wiem, od 6-7 lat, nie wiedząc o tym. Po prostu była taka sytuacja w mojej rodzinie, że moja jedna siostra stryjeczna, ta Marilyn Monroe, o której piszę, niespodziewanie wyjechała do Ameryki. Tu zostawiła swojego ukochanego. Natomiast ich miłość ja jako mały szpieg właśnie śledziłam nad jeziorem Sejwejskim, bo moja siostra stryjeczna mieszkała po jednej stronie jeziora, natomiast ja po tej stronie, po której mieszkał jej kochany. I oni łódką pływali po tym jeziorze, tam z powrotem przychodzili do nas na herbatkę do moich rodziców i dla mnie to była no taka pierwsza miłość, którą widziałam tak z bliska. Nie tylko z bajek, gdzie tam królewna wychodzi za, nie wiem, księcia, szczęśliwa jest albo nieszczęśliwa, natomiast tutaj takie wielkie szczęście, wielka miłość, bardzo obaj przystojni. I pewnego razu ta moja kochana siostra stryjeczna przychodzi do nas z jakimś, no, w moim odbieraniu w ten czas dziecka ze starym facetem. Temu facetowi staremu może było 30 parę lat, ale ten chłopak i ta moja kuzynka mieli w ten czas około, no pewnie około 20 lat. Więc nikt mi nie wyjaśnił, co się stało i ta moja kuzynka wyjechała do Ameryki z tym starym facetem. Ten chłopak o mało nie popełnił samobójstwa. I cała ta historia była trochę tak niesmaczna między rodzicami tego chłopaka i moimi krewnymi i między moimi rodzicami, ponieważ to była tutaj chłopak z sąsiedztwa, tam znowu krewni. Zawsze zostało pytanie, dlaczego ona to tak, no
po prostu odrzuciła tą swoją wielką miłość i wyjechała do tej Ameryki. Później sporo razy spotykałyśmy się i tutaj, kiedy ona powracała już ze swoimi dziećmi i kiedy ja jeździłam do niej, nigdy nie usłyszałam odpowiedzi. I to na mnie ciążyło wiele lat. I w końcu doszłam do wniosku, że muszę stworzyć własną odpowiedź, własną historię. Muszę to wypisać, a jak ja to pojmuję, jak to mogło być. Ponieważ ona nie poleciała ani za milionerem, on był zwykłym emigrantem, który wyjechał tam trochę, no nie wiem, 5-6 lat wcześniej, ani jakieś tam wielkie szczęście ją tą spotkało, nie było odpowiedzi. To jest moja odpowiedź. To jest taki impuls, a później te wszystkie inne wątki, no to już sprawa pisarska, sprawa fantazji, może tych doświadczeń nagromadzonych przez moje własne życie, przez to otoczenie, no i oczywiście inna sprawa, że tego nie mogę nie powiedzieć, że jednak w tej książce chciałam trochę jakby postawić taki malusieńki pomniczek dla dialektu naszych stron. To też prawda. I dla tego całego kolorytu, no więcej później powiem jeszcze, kto tam ma swojego prototypa, kto nie ma, kto jest wymyślony od A do Z, kto natomiast kiedyś chodził. Oczywiście to nie tak, że ja opisałam życie tego człowieka, ale po prostu wygląd, charakter, no, styl bycia, styl mówienia. Tak jak kiedyś pisał, pamiętacie w jednym wierszu, chyba to się nazywa ten wiersz Parafianie, jeśli dobrze pamiętam, jak Czesław Miłosz pisał, że te wszystkie Zosie, Marysie, jakieś tam, nie wiem, Jankowie czy Jackowie, oni, żeby nie odeszli bez żadnego śladu. To jest taki mój zbiór tych Marysi, Jacków, a tu oczywiście Saule, Rasa, Rukas i tak dalej, z naszych stron. Tego całego kolorytu, mentalności, tradycji, śpiewów i tak dalej. Birucie, w litewskich recenzjach twojej powieści ta obserwacja powtarza się dosyć często, że Maranta to jest pomnik nie tylko dla Gwary, ale też dla całego świata i dla świata odczuwania, jest takie litewskie słowo, strasznie trudne do przetłumaczenia, charakterystycznego właśnie dla Litwinów zamieszkujących północno-wschodnią Polskę. Tak samo jak los Saulie, czy też twojej kuzynki, o której mówisz, to też jest przykład losu w zasadzie całego pokolenia, bo te narzeczone z litewskich wsi w Polsce wędrowały do Stanów Zjednoczonych przecież grupami, można powiedzieć, w którymś momencie. Dlatego, że emigranci w Stanach, w Kanadzie szukali litewskich żon w Polsce, dlatego, że Litwa należała do Związku Radzieckiego. I ta historia też jest jakoś symptomatyczna. Właściwie każdy z bohaterów twojej książki to jest indywidualna postać, indywidualny los, ale też jakoś pokazuje tę reprezentację. Po prostu chciałam uchwycić to, co się ulatnia. Bo oczywiście zostanie gdzieś tam zapisane, powiedzmy, ile tam tych Litwinów mieszkało w tych i w tych latach, statystyka zostanie, prawda, czy ile tam było gospodarzy, jakim się żyło, ale to, co się ulatnia, no, tego w statystyce nie zostanie. Właśnie to i ten fakt, na przykład jak mówiłaś o emigracji z naszych stron, no to mogę tak trochę z uśmiechem powiedzieć, że wszystkie stare panny odleciały do Ameryki i do Kanady, bo niestety było tak wielkie zapotrzebowanie tych emigrantów powojennych tam z Litwy. Strasznie to brzmi. Fajnie, szczęśliwe, no wracały zadowolone z dziećmi do swoich stron rodzinnych później.
i przysyłały pieniądze i kupowały telewizory. Przysyłały paczki całej swojej rodzinie. Tak, i przysyłały paczki. To całe historie. Można prawie o każdej z tych dziewczyn napisać dosyć dobre powieści, bo losy układały się bardzo różnie. Birutę, powiedz, a nie bałaś się, że ktoś się w tej historii rozpozna i w związku z tym będzie ci miał za złe, że korzystasz z jego losu w taki sposób? No cóż, taki jest los pisarza. Jest taki pisarz, pewnie znacie, ponieważ jesteście wspaniałe tłumaczki, jest pisarz Radzewicz, z pierwszą Śrowieszkielej. Pamiętacie taką książkę? Więc też to jest cała sceneria jego miasteczka, Wiżłonos się nazywa, i wszyscy prawie jego bohaterzy mają swoich prototypów. Więc on biedny mawiał do swoich przyjaciół, że jak ja wracam do domu, jest to taka wieść uliczna tak zwana, mówi, ja boję się wyjść na ulicę, bo z każdego okna ktoś zerka i no nie jest zbyt zadowolony, że się zjawił w tej powieści w taki, a nie w inny sposób. No ja przesadzam oczywiście, ponieważ ja tylko biorę jakieś fakty, mówię, czy wygląd, czy może typy charakteru, ale to nie jest opowiadane życie takie, jakie mieli ci ludzie. Więc wszystko, nie było Saule takiej jak moi powieści, nie było takiej rasy. To jest jednak fantazja literacka, więc nie powinni się obrażać. No może ktoś tam coś tam odnajduje oczywiście i utożsamia się, ale to przecież my się utożsamiamy często z różnymi bohaterami, nawet bohaterami pisarzy, którzy, nie wiem, żyli 100 lat czy 200 lat temu, albo żyli gdzieś tam w Ameryce Północnej, czy nie wiem gdzie. Więc no to fajnie, jeśli ktoś tam widzi siebie i przeczyta jako powieść o sobie, to ja tego właściwie i no, spodziewam się. Na razie nikt nie był zbyt obrażony, na razie nikt mi nic nie powiedział, ale mówię na razie, ponieważ rodzina Januszków jest rozproszona po całej Polsce, jest bardzo liczna i oni teraz tylko czytają. Więc czy dostanę batu, to spytajcie mnie po, no nie wiem. Najbliższych świętach. Tak. W ten czas mi powiedzą, co sądzą o mnie. Birutia, pamiętam z jednego z wywiadów, który się ukazał świeżo po wydaniu Maranty na Litwie, że mówiłaś, że ci bohaterowie, ci fikcyjni bohaterowie tak opanowali twoją wyobraźnię, że oni jakby cały czas z tobą są i nawet podczas zakupów na jakimś targu niemalże kupiłaś broszkę czy jakąś tam przypinkę w kształcie konia, bo stwierdziłaś, że bardzo by się spodobała Tadulikowi. Czy ci bohaterowie po tych kilku latach cały czas za tobą łażą, czy już ci dali spokój? No więc Marantę pisałam około 5 lat. Wyobraźcie sobie żyć w jednym pokoju, spać w jednym łóżku z całą tą gromadą, która ciągle coś tam inaczej wymyśla. Ja może siedząc z wieczora przy komputerze piszę jedno, a później w ciągu nocy nie wiem, czy mi się przyśniło, czy naprawdę siadła na brzeszku łóżka jakaś rasa albo Saule i powiedziała, że to powinno być tak i tak. I wstaję z rana, idę i przypisuję albo piszę to, co no, w nocy mi się przyśniło. Tak, nie wiem jak piszą inni, ale bez różnicy, czy pracuję w ogrodzie, czy podlewam swoje ukochane kwiatki, a jak wiecie, mam ich ponad 100 w domu i nie wiem ile w ogródku, czy jadę do pracy, no zazwyczaj ja z nimi dyskutuję, jakieś tam, nie wiem, albo poddaję się tej presji, albo się nie poddaję. I teraz jednak, no napisałam jeszcze drugą część, pamiętajcie, więc teraz raczej jeszcze dyskutuję i jakoś nie mogę odłączyć od pana maestro. A czy byli jacyś bohaterowie, którzy ci się wymknęli spod kontroli, którzy ci się absolutnie nie podporządkowali i
ich losy potoczyły się w zupełnie innym kierunku niż początkowo planowałaś? Zresztą nie, tak, ja początkowo nic nie planuję. Wiesz, nigdy, Joasiu, nic początkowo nie planuję. Chyba to jest, nie jest dobrze, ponieważ teraz jednak jest proza pisana, ja sądzę, według bardzo konkretnego schematu, co powinno być na początku, co, jak, gdzie kulminacja, gdzie koniec i tak dalej. I sądzę, że no, wielu pisarzy robią to jako genialny, bardzo dobry i stylistycznie, i z formy, w sensie formy, produkt do sprzedania. Ja niestety nigdy tego nie robię i to jest chyba, nie jest zbyt dobre dla mnie jak dla pisarki, bo mnie rozciągają na wszystkie strony i później z tego, no z całej kupy tego tekstu muszę jednak być taką bardzo redaktorką z charakterem, żeby mogła to wyrzucać, powycinać, przestawiać i tak dalej. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, że chyba jak reżyser filmu, właśnie z takich wątków, wielu wątków, tutaj było, tu w innym miejscu, z tym, z drugim, z trzecim, tym bohaterem, a później z tego wszystkiego, żeby to miało, no nie wiem, formę jednak powieści trzeba zrobić. Więc trochę chyba za dużo. Etap montażu zajmuje trochę czasu. Tak, może z 2 lata. A czy w dedykacji, właściwie nie w dedykacji, motto pierwszej części zawiera takie sformułowanie: wszystkim, którzy żyją, zwłaszcza Niole. Czy jesteś nam w stanie zdradzić, kto to jest Niole? Czy to jest ktoś ważny dla tej powieści? Tak, Niola jest moja przyjaciółka. To jest kobieta, która właśnie choruje na stwardzenie rozsiane i zachorowała, mając 25 lat. Ja się dowiedziałam, że ona choruje, chyba gdy ona miała około 45 lat. Ja nigdy nawet nie podejrzewała. To jest i była, no, w swoim czasie dziewczyna, która po usłyszeniu diagnozy, bo jej lekarze powiedzieli, że no proszę panią, może ze 2 lata jeszcze pani będzie normalnie chodzić, po 2 latach no pewnie pani nie będzie mogła ani pisać, ani podnieść, nie wiem, łyżeczki, a później pani się znajdzie w wózku inwalidzkim, no i 5, góra 10 lat. Ona wyszła z gabinetu lekarskiego i bardzo nieładny znak pokazała i powiedziała: a nic tu po was, ja będę żyła, ile będę chciała. Oczywiście przyjmuję wszelkie, jakie tylko są nowe leki na rynku. Jak ona mówi, że jestem myszą doświadczalną, tak się mówi po polsku? Szczurem. Nie wiem. Szczurem doświadczalnym. Więc, ale całe życie nikomu się nie skarżyła, jest wesoła, ma bardzo dobry humor, ostry umysł, pracowała w radiu, pracowała w czasopismach, później wiele lat wykładała język litewski w szkole jako nauczycielka i tylko teraz parę lat jest już bez pracy, bo dlatego, że ją straciła, nie dlatego, że nie chciała pracować, no bo jest kłopot, naprawdę już chodzi z laską i no trochę słabiej się porusza. Ale całe jej życie i cała jej postawa, no coś jest, nie wiem, wspaniałego, fantastycznego, bo my, którzy chodzimy zdrowi, mający w porównaniu z nią wszystko, co tylko życie nam oferuje, bardzo często się skarżymy, gderamy, nie mamy dobrego nastroju i tak dalej. Ja tego nigdy nie widziałam na twarzy Niole. Życie jest piękne, ona mówi, i to mówi nie dlatego, że deklarować no taką bajkę.
naprawdę dla niej życie jest piękne, ona chodzi do teatru, ona chodzi na filmy, ona, no to co tylko jest dla niej możliwe, ostatnio jeździ skuterem po parkach, bo już nie ma sił w nogach. O, ja bym mogła o niej opowiadać długie, długie historie. Więc ja czasami zerkam na nią i odzyskuję siły. I myślę sobie, a ona jeszcze potrafiła wyjść za mąż oczywiście. I się rozwieszy potrafiła. To w takim razie pozdrawiamy serdecznie Miolę i dostaniemy tego hartu ducha. Tak, więc ta powieść właśnie dla takich, nie tylko takich oczywiście i dla tych, którzy są nie wiem, smutni, żeby się nie smucili, żeby jakoś no, umieli jednak żyć, a nie myśleli, że życie jest nudne i nie ma co robić i się siedzi, nie wiem, 12 godzin przy telewizorze. Więc no to mamy Miolę, jeśli ona mnie widzi. Naukę moralna. Wiruty, czy to jest ta sama Niole, która potrafi też, nie skarżąc się, prosić o pomoc innych i mówi im wtedy, że zyskacie dodatkowe punkty karmiczne, jak mi pomożecie? Tak. Czy to ta? No to... Ta sama kobieta przyjeżdża ona oczywiście prowadzi samochód, więc przyjeżdża do centrum, a ten skuter ciężki, ona sama przecież nie potrafi z bagażnika go wyciągnąć, więc ona stoi na ulicy, idą jacyś tam chłopcy, mówi chłopcy, pomóżcie mi, dostaniecie parę tamtych punktów karmicznych, proszę mi wyjąć samochodu skuter, bo ja muszę się ruszać dalej. No i wszystko z humorem. I o tym chyba trochę też jest Maranta, co? Bo ten duch Niole w to się jakoś przesąca. Dopóki główna bohaterka siedzi w swoim kokonie, zanim pójdzie za braciszkiem do tego bunkra, gdzie czekają na nią pająki, ciemność i wiele innych niespodzianek, których nie będziemy zdradzać, to żyje w bezpiecznym świecie. Później, kiedy świat się okazuje niebezpieczny, ona potrzebuje pomocy od innych ludzi, staje się ich listonoszem, takim wykonuje, jak sama mówi, najcięższą pracę, jaką jej się zdarzyło wykonywać w życiu, czyli wysłuchiwać historii i nieść te historie innym. Dopiero wtedy, kiedy zaczyna wychodzić do świata, zaczyna dorastać, jak mówiła Asia, bo to jest Bildungsroman też, tak? Więc ta nauka moralna idzie też z tej głównej, od Niole przesąca w czasie w historię rasy w jakiś sposób, co? No? Tak, oczywiście, chociaż ja nie chcę tam być żadną moralistką, ale no, to dorastanie interesuje mnie bardzo, bo każdy chyba tam poszpera w swojej przeszłości czy w swoich doświadczeniach, no i czasami się zasiedzimy w tym szperaniu i wydaje się w ten świat, że tylko krąży wokół nas, a jeśli krąży tylko wokół nas, no ten świat jest bardzo wąski. Czasami trudno w nim oddychać, więc aby łyknąć tego świeżego powietrza, więc trzeba wyjść z tego ego, jak tak sądzę. Ja to sądzę po swoim życiu, na pewno nie dlatego, że moralizuję tylko po to, żeby moralizować, ale to jest raczej chyba i sama dorastam przez to, co piszę. Sądzę, że tak, że odnajduję jakieś nowe, nieutarte, jeszcze nieznajome drogi, odnajduję jakiś klucz wyjścia w pewnych sytuacjach i sama siebie uczę tego szerszego świata, tej, no nie wiem, może żeby cały czas zerknąć obok na drugiego, obok siebie. To pewnie nawet i nauki są jeszcze z dzieciństwa związane z tym, że właśnie ta moja dwujęzyczność, dwukulturowość, ponieważ doświadczenie tej inności w dzieciństwie, że ktoś mówi innym językiem, ktoś ma inne tradycje i to jest takie rozszerzanie świata i staranie się pojąć tego drugiego, że to nie jest
a nie odpychać, nie odgradzać się, a wyciągnąć rękę i zajrzeć i nie wiem, no, znaleźć jakąś tą przyjaźń, znaleźć odpowiedzi, dlaczego ten inny jest dla nas dziwny, albo dlaczego ten inny zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego ta Dominika z mojej powieści właśnie postąpiła tak, a nie inaczej, czy ona chciała obronić, czy nie wiem, ochronić raczej, nie obronić rasę. Taka też istnieje miłość. No, trzeba i taką miłość przyjąć, prawda, i ją zrozumieć. Więc nie potępianie, a poznawanie i wejście w tą cudzą, jak się po polsku mówi, skórę? Można. Pewnie. Tak? Można tak powiedzieć? Albo w buty. Albo w buty. Albo w cudze buty. Tak. Nie tylko w tych swoich butach chodzić. I w ten czas jakoś masz swój świat i widzisz świat tego drugiego człowieka jego oczami, tak? Oczami. I to jest ciekawa rzecz. Także za dużo mówię. Proszę, mówcie same. Nie, no ja właśnie chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest też opowieść o słuchaniu, znaczy to jest przede wszystkim opowieść o słuchaniu, o umiejętności słuchania. Tam w tej rodzinie jest dużo milczenia, ale w pewnym momencie rozpoczynają się wyznania i wtedy, też oczywiście powstrzymujcie mnie, żebym za dużo nie powiedziała, jak się rozpędzę, ale i wtedy musi być ktoś, kto tego wyznania wysłucha. Kto będzie potrafił go wysłuchać bez oceniania, no właśnie próbując zrozumieć, próbując obejrzeć tę drugą stronę kobierca, która może jest zbieżna z tą stroną, którą ja widzę, a może zupełnie inna. I obie są dobre, obie są właściwe. Nie można powiedzieć, która jest prawa, która lewa. Także trzeba umieć słuchać. Ja czasami się śmieję, że jeśli byłabym mężczyzną, to chyba byłabym, nie wiem, pastorem czy księdzem, bo znam tyle tajemnic, że nie wiem, co tam jest napisane na mojej twarzy, ale ludzie bardzo często swoje tajemnice powierzają i opowiadają swoje życie, swoje jakieś tam takie wątki, czy miłosne, czy nie wiem, grzeszne. No także mam tych opowieści na nie wiem ile jeszcze powieści literackich wystarczyło. Także słuchać. I druga sprawa, no każdy jest ciekawy, a jak tam ta podszewka, prawda? Z wierzchu bardzo elegancki, ładny płaszczyk, a jak tam z tą podszewką? I niektórzy, wiem ze mojego otoczenia, a ja i sama bardzo lubię nawet w sklepie zawsze zajrzeć do podszewki, do czy na podszewkę, bo jakość podszewki, tak, mówi i o tym płaszczu, co my widzimy. Także te podszewki mnie bardzo interesują w życiu. Bohaterowie Maranty ciągle próbują zajrzeć pod tę podszewkę. Ciągle próbują się jakoś dobrać do tej lewej strony i niektórym się to nawet udaje. To są te takie najbardziej... To nie są wątki główne, to są przeważnie jakieś epizody, tak jak na przykład Kostas, który pakuje całą rodzinę na sanie i zimą wywija biczem demon zamieci i lodu i wtedy narratorka Rasa pisze, że im dzieciom się zdawało, że przez moment pokazywało się to coś, co jest na końcu horyzontu, tego sejneńskiego horyzontu, tak, nie do końca płaskiego, albo za tym lodowym niebem. I są takie momenty, że ciągle się przebija ten wątek. Zresztą
Dostrzegli to też chyba recenzenci, między innymi Tomasz Snarski w Więzi pisze, że to jest powieść psychologiczno-egzystencjalna. Czyli zwrócił uwagę najbardziej na ten wątek, który ja, tłumacząc, traktowałam jako jeden z pobocznych w gruncie rzeczy, muszę się przyznać. Dużo tam jest też takich elementów, które można uznać za wątki sensacyjne, bo rzeczywiście na tę rodzinę spada tyle niesamowitych, jakich, nie wiem, otacza ją tyle tajemnic, że naprawdę czasem to się wydaje wręcz nieprawdopodobne. Czy ty się nie bałaś, że ta powieść wyjdzie właśnie taka nieco za bardzo sensacyjna, jak na prozę wysokoartystyczną? Takie uwagi były i w recenzjach na Litwie. Prawdę mówiąc, za wiele się nie zastanawiałam nad tym, ale życie zawsze jest ciekawsze niż to, co opisują pisarze w swoich powieściach. To chyba jest stara prawda. Tutaj przed paru laty, chyba już ja nie pamiętam, były artykuły o jakimś tam horrorze, nie wiem, na Niemczech czy gdzie ojcy i ciec trzymam ponoć 14 lat, swoją córkę gdzieś tam w piwnicy gwałcił, miał z nią dzieci i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, bym napisała taką powieść, prawda, o jakimś takim kazirożcu, tak? Nie wiem, tak. Więc kto by powiedział, no dajcie spokój, no co ona wymyśliła, no jakieś bzdury, trzyma tam ileś lat w piwnicy swoją córkę i tak dalej. No zawsze życie nam przedstawia takie scenariusze, że my nawet nie mamy tyle fantazji, aby tyle wymyśleć. Więc jedna rodzina, no poszperajcie w swoich rodzinach, co się dzieje, ile tajemnic, ile u różnych dziwnych wątków znajdziecie. Także ja nawet po tej powieści otrzymałam sporo listów, gdzie czytelniczki zazwyczaj, bo oczywiście kobiety na Litwie najwięcej czytają, pewnie w Polsce też, nie wiem, szczególnie takie powieści. O, także te czytelniczki po prostu podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami, że tam no, dowiedziały się, że właściwie zostały tam wychowane przez przybraną matkę, czy tam przez przybranego ojca, czy tam swojej siostry nigdy nie widziały na oczy, a mimo to, że ona gdzieś tam mieszkała i umarła i tak dalej. Takich wątków pełno tutaj, no nic nowego na świecie, ja sądzę. Także ja wzięłam fakty, jakie znałam tam z tych okolic i po prostu je jakoś wmontowałam w tą powieść. Teraz chciałam przejść do troszkę innego wątku, bo jednym z największych, myślę, walorów tej powieści są elementy gwarowe. I na ile gwara była dla ciebie ważna jako pewien element budowania postaci? I wiem, że ty w oryginale te elementy gwarowe, słowa gwarowe były zapisane, nie wiem, czy to będzie widać, jak pokażę, na marginesie, tak jakby odręcznym pismem. I masz, Agnieszko? Mam i spróbuję to pokazać, widać. I wiemy, że tobie bardzo zależało na tym, żeby to tak wyglądało. Czemu to dla ciebie takie ważne? A zaraz potem będę chciała też spytać o te gwary Agnieszce, bo jak się czytało Marantę w oryginale i dochodziło do tych elementów gwarowych, to ja jako osoba, która też niekiedy tłumaczy, myślałam sobie, no, będzie problem. I właśnie chciałam spytać zaraz potem Agnieszkę, jak ona dochodziła do rozwiązania tego problemu. To znaczy, czy to rozwiązanie, które zastosowałaś finalnie w powieści, przyszło ci od razu do głowy, czy były jakieś inne warianty, ale może najpierw Birucie, o co chodzi z tą gwarą.
o co chodzi z tą gwarą, wieczny problem. No, wspaniałe. Rzeczywiście ten język Dominiki i tych przedstawicieli jego starszego pokolenia jest absolutnie fascynujący. To, co już wspomniałam, że jeden z takich podstawowych celów to oczywiście to było zakonserwowanie tego stylu mówienia, tej gwary, takie jaka ona jest i jaka niestety, ale po trochu odchodzi z tych stron. Bo powiedzmy, pokolenie moich rodziców trochę inaczej mówiło, aniżeli już pokolenie moje albo powiedzmy naszych dzieci, którzy tam mieszkają. Także ostatnią z tego pokolenia jest moja wujenka, która teraz ma chyba 95 lat i pewnego razu przed jeszcze pisaniem Maranty, kiedy ja ją usłyszałam przez Skype'a, bo czasami rozmawiamy z rodziną, jak ona zaczęła mówić, a ja w ten czas byłam w trakcie pisania Maranty. I ja po prostu automatycznie zrozumiałam, że Dominika powinna mówić tak jak ona, bo to koniec, ona odejdzie, ja już tego więcej nie usłyszę. I temperament, i styl, i no, intonacje, to powinna być Dominika. I oczywiście zrozumiałam, że nie mogę ja całej powieści napisać w gwarze, no kto to czy będzie czytał w tych czasach, słuchajcie. I druga rzecz, że ta nasza gwara puńskowska, mimo że tam też mieszkają Dzukowie, ale ona całkiem jest inna aniżeli w stronach Łoździej, czy powiedzmy tam obok Alitusa. To jest co innego, pełno polonizmów, nawet i słów chyba zaczerpniętych z języka białoruskiego i nawet jakichś tam, nie wiem, ostatków z języka niemieckiego, szlafrok, szlobe i tak dalej. Do szlafrok to i po polsku, ale szlafrokas my mówimy, tak, czy szlobe, szlobukie. I jak na Litwie ja mówię, czy wiecie, co to jest szlobukie? Nikt tego nie wie. Albo jak mówię, a co to jest kwajukie? Też nie wiedzą, co to jest kwajukie. No, co to za kwajukie? Nie ma w Litwie kwajukie. Także to, mówię, celowo wyszperałam i no, oczywiście to, co mi w tekście pasowało, wzięłam te słowa, żeby je one były i żeby tym był koloryt oddany taki, jaki jest. I jeszcze jedno, że bez tej gwary, no wyobraźcie teraz, żeby Dominika albo wujek Wladas rozmawiał no taką piękną, ładną litewszczyzną. Literacką. Literacką. Jeszcze poakcentowaną. Tak. Wirutę, a te dopiski są twoją ręką zrobione, te odręczne tak. Wyjaśnienia? Tak, tak, moją i właśnie z tą gwarą, ponieważ no ja nawet rozumiałam, że i na Litwie nie każdy zrozumie, o co tu mi chodzi, chociaż tylko dwaj ci bohaterowie mówią gwarą, ale dzisiejsza młodzież w ogóle nie zna wiele słów używanych przez nasze pokolenie no, w języku literackim litewskim, więc co tam mówić o gwarze. Więc bardzo długo zastanawiałam się, jak te wyjaśnienia podać. I w końcu, wiecie co, trzeba tylko zerknąć swoją przeszłość. Oj, coś tu się włącza, nie rozumiem. Słyszycie coś? Ktoś jeszcze mówi. No nieważne, ale zawsze lubiłam taką rzecz. Wujek Wladas. Zawsze lubiłam tak pisać na marginesach, rysować jakieś słoneczka, coś tam, ludziki małe i tak dalej. Nawet teraz już mając jakieś tam papiery urzędowe, zapominam się. I tam, gdzie stoją pieczątki i tak dalej, obrysowuję jakimi ludzikami. Później to ma gdzieś tam być podane oficjalnie. I taki ogromny wstyd mnie bierze, że ja od tego nigdy nie odeszłam i nie odwykłam. I w ten czas przyszła myśl. Przecież można napisać po prostu ręką obok tego tekstu te słowa i wyjaśnienia. Oczywiście ta pani, która składała książkę, no nie była zbyt szczęśliwa.
Bo to wyobraźcie, ja to pisałam ręcznie, dawałam dla niej, a ona musiała w odpowiednim miejscu to wszystko przełożyć no, na karty książki, więc trochę miała popracować, ale sądzę, że to fajnie wyszło. No i przynajmniej pierwszy raz w literaturze litewskiej taka obrysowana, opisana książeczka wyszła. Dodam tylko, że w polskim wariancie tego nie ma, dlatego że Maranta została wydana w serii, która się rządzi własnymi prawami, ma określone wymiary ta książka, więc gdyby się zrobiło taki szeroki margines, to tekst główny byłby takim wąskim paskiem i wyglądałoby to dosyć dziwnie, a nie można zmienić wymiarów książki ze względu na to, że musi się wpisywać w te wszystkie wymogi serii. Ale zostało zastosowane inne rozwiązanie, które też uważam jest całkiem przejrzyste i myślę, że czytelnicy nie będą mieli problemu z tym, żeby sobie dotrzeć do tych wyjaśnień. Agnieszko, to teraz ty opowiedz, bo ja jestem pełna podziwu dla twojej pracy, chciałaś wykonać ogromną pracę, żeby żeby ten język bohaterów Maranty brzmiał autentycznie po przełożeniu, bo spotkała się tam na pewno z wieloma problemami, o których mam nadzieję nam opowiesz. No właśnie. Za dużo czasu na te opowieści już nie mamy, dlatego że nasza audycja zbliża się powoli ku końcowi nieuchronnemu, więc przebiegnę przez te problemy kłus. Było ich dużo, oczywiście, jak można sobie wyobrazić, bo powieść jest gęsta pod każdym względem. Na te partie gwarowe miałam 3 pomysły na początku i przepisywałam 3 razy partię każdego z tych bohaterów, razem z listami, które, jak pamiętamy, były pisane przez Dominikę, dla której polski był językiem obcym, pisała niegramatycznie, więc to musiał być litewski przepisany na polski niepoprawny, a w opowieściach Dominiki kierowanych do rasy to musiał być język domowy Dominiki i język prywatny intymnego wyznania, czyli tam i Dominika zakładała, że rasa ją rozumie w pełni, rozumie wszystko, czyli żadnych objaśnień dodatkowych w tym tekście spowiedzi nie mogło być. Czyli tak, pierwszy problem, tekst zapisany, partie zapisane gwarą, cukującą, tak jak mówiłaś Birutę, gwarą, która dla Litwinów z Litwy jest nie do końca zrozumiała, jeżeli chodzi o leksykę, a te elementy leksykalnie trudne to są slawizmy i to polonizmy, białorutenizmy, czasami nie do rozstrzygnięcia, elementy niemieckie być może, które przeszły do tych gwar przez jidysz nawet i wreszcie takie elementy zupełnie ni stąd, ni zowąd, jak ten nieszczęsny niewidom, z którym tyle się męczyłam i prosiłam Birutę, żeby wyjaśniała mi, kto to jest niewidom. I te wszystkie elementy są świadectwem kontaktów gwary Litwinów zamieszkających właśnie ten region Polski z innymi językami. To jest świadectwo sąsiedztwa, bardzo długie. Jeden problem. Drugi problem jest taki, że to jest gwara określona generacyjnie, o tym już Birutę wspominała, że to nie jest język współczesny, tylko język osób, które dorastały mniej więcej w okolicach II wojny światowej, a później żyły sobie dalej. Jak gdyby w oficjalnym otoczeniu polskojęzycznym, bo to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, plus dołączyła się do tego telewizja, czyli język, w który wkraczają takie elementy oficjalnych wydarzeń, ten Breżniew kłapiący sztuczną szczęką prezydenci, których chce oglądać Dominika, plus książki, które czyta Dominika. To wszystko trzeba teraz połączyć, żeby brzmiało naturalnie. Największy problem był z elementami gwarowymi, bo było jasne, że Polacy tego nie zrozumieją. Wyjścia były 3 takie, które rozważałam. Pierwsze wyjście to było napisanie tych partii w całości, w jakiejś gwarze polskiej, która ma kontakty z językiem litewskim. I mamy takie 2 zespoły gwarowe. Jeden jest na Suwalszczyźnie, właśnie w tym regionie Puńsk-Sejny, ale to byłaby gwara polska z elementami odziedziczonymi z kontaktów, albo na którąś z gwar wileńskich. I spróbowałam tak.
I tak się pomęczyłam trochę. A później zrozumiałam, że to jest kompletnie ślepy zaułek, dlatego że w tej książce jest bardzo ważna ta dokumentalność. Skoro Birut jest plata, powieść z prawdziwego życia, to ja jako tłumaczka nie będę udawała, że to prawdziwe życie jest życiem Polaków żyjących w północno-wschodniej Polsce albo Polaków z Wileńszczyzny, bo to by było oszustwo, które idzie przez język. Drugim wyjściem było wymyślenie jakiejś gwary albo czegoś a la gwara, coś takiego jak robił taki zabieg podobny trochę do tych sienkiewiczowskich archaizacji w Krzyżakach, sfałszowanych jak wiemy, tak? Bo wśród naszych pisarzy Rejmont miał jako tako słuch do gwary, a Sienkiewicz już sobie puścił wodze fantazji. I tak my sobie wyobrażamy, że mówiono dawniej, albo tak się mówi na wsi. Nie, tak się nie, raczej nie mówi, jeżeli się przyjrzymy temu dokładniej. Czyli to było takie, drugi wariant to było udawanie gwary, albo przepisanie tego na jakiś polski język domowy. I drugim wariantem mógłby być język mojej babci. I też to spróbowałam. Ale wtedy brakowało tego elementu lokalnego, litewskiego. I stanęło wreszcie na wersji trzeciej, tej, która jest teraz w książce, czyli próba zapisania, stworzenia indywidualnego języka dla bohaterki, czyli dla Dominiki, dla Vladasa, troszeczkę dla Loni, ale ona mówi inaczej, w taki sposób, że inkrustuje ten język wyszperanymi w różnych źródłach elementami leksykalnymi odziedziczonymi z litewskiego albo z innych języków. To szperanie odbywało się w Bibliotece Narodowej najczęściej i te elementy znalazłam w artykułach, zwłaszcza Tadeusza Zdancewicza, które były napisane w tym czasie, o którym mi chodziło, bo to były artykuły z lat 60., 70. To były całe serie elementów leksykalnych litewskich w gwarach polskich właśnie tych okolic. A oprócz pojedynczych słów z objaśnieniami pojawiały się cytaty. Cytaty z życia codziennego. I ja miałam wtedy pogląd, jak powinna wyglądać składnia, jakie powinny być zawiasy, jakie melodie się pojawiają, bo kontakty językowe to nie tylko kopiowanie słów, ale też pewnych kadencji. I strasznie przedłużam, mamy 4 minuty do końca audycji, więc nie będę się już to dłużej. Z mojej babci tylko dodam tyle, że kiedy pisałam te partie, cały czas słyszałam... Słyszałam głos babci, może tak. Słyszałam to, jak ona by to powiedziała. Którego tonu użyłaby, w którym momencie. Jakby sobie wyobrażała tę sytuację, jakby opisywała. Ja dodam tylko, że w powieści są też chyba dwa słowa ze słownika mojej babci, które na etapie redakcji się tam wkradły, bo akurat pasowały. Czyli ta partie naszych tych gwarowych bohaterów zawierają w sobie kilka babć z naszego pokolenia, prawda? To jest też taki pomnik stawiany. Utrwalanie, tak? Tak to nazywasz, Birutę. Utrwalanie, ocalanie, zachowywanie. Ucalanie i w ogóle, Agnieszka, jestem bardzo, bardzo wdzięczna za twoje to szperanie. Za ocalenie tej twojej babci słów i no dziewczyny, co by było bez was? Nie byłoby Maranty, prawda? Nie byłoby Maranty w Polsce. To już trochę przesada. Także to moje dziecko by tak wypieszczyłyście, tak? Dobrze mówię? Że no jestem zauroczona, zachwycona i w ogóle sama się teraz uczę tych dziwnych słów, bo ja też pierwszy raz słyszę, że takie w ogóle istniały, czy istnieją, chyba nie istnieją już w codzienności, w życiu, chyba tak, Agnieszko, już one też w obiegu nie są. No tak, bo to jest cały bardzo interesujący problem, co się dzieje z gwarami, w co one transmutują teraz, ale nie na teraz. Mamy 2 minuty i ja myślę, że możemy zdradzić czytelnikom, jedną przyszłym czytelnikom może, albo tym, którzy już się przebili przez Marantę i wiedzą, o co w tym chodzi. Co to jest Maranta? Bo to jest piękny tytuł, bardzo dobrze brzmi, ale podejrzewam, że ci, którzy biorą książkę do rąk po raz pierwszy, mają niepewność egzystencjalną. Co to jest Maranta? Pytanie do kogo? Do Birutę. Do Birutę. I tym chyba sobie skończymy.
To jest nazwa jednego z kwiatów. Jakiego proszę włączyć sobie ciocie Google i wyszpieracie. Co to jest za kwiat, ale to jest taki fajny kwiatek, który ma 10 takich czerwono-bordowych kropek na każdym listku. No i ponoć niektórych narodach mówią, że to jest kwiat 10 przykazań Bożych. Więc chyba to jest wersja ta, na którą przystaje recenzent twój wspomniany, który tam mówi, że ja w tej książce doszukuję się Boga. Nawet sama nie wiedziałam o tym, ale się dowiedziałam z recenzji. Ale to jest też część prawdy. Także to jest symboliczna nazwa, no i po prostu dobrze brzmi, prawda? Krótko, zwięźle i w każdym języku. Maranta. A literatura jest po to, żeby każdy sobie w niej szukał czegoś dla siebie. Tak, i wyjaśniała, co to jest Maranta. Także, że życzę przyjemnego czytania. Proszę i Agnieszkę, i Joasię o przebaczenie, że tyle zadałam wam trudu. I z tym wyszukiwaniem słów, i z tymi sprawami redakcyjnymi, ile byśmy korespondowały. Także dziewczyny, serdecznie wam dziękuję. Jestem, mówię, po prostu czasami myślę, no jestem bardzo szczęśliwą kobietą, no bo Panie Boże, dla mnie tyle uwagi poświęciłyście i inni ludzie poświęcają, że ja muszę tylko dziękować wszystkim, że ja was znam, że jesteście, sądzę, moimi przyjaciółkami. I sądzę, że o tą przyjaźń, o tą miłość, bo chyba Maranta nie powiedziałyśmy samego głównego. Jest to książka o miłości, nie tylko miłości między mężczyzną i kobietą, choć i o to tam chodziło i chodzi oczywiście, ale o wielkiej miłości dla każdego człowieka. Różne typy miłości tam się odkrywają. Także życzę przyjemnego wędrowania z Dominiką, z Rasą po sejwejskim pejzażu i zapraszam nad jezioro Sejwy. Ktoś tam mówił, że już chodził drogami tak. Rasy. Więc przyjeżdżajcie, malownicze strony, Mazury malownicze, ale Sejwy jakie malownicze, słuchajcie, jakie jezioro. A Gaładuś. Gaładuś. Co tam się kryje, ja żegary, z górki 15 jezior widać. Także... Nie opowiadaj, bo ja zaraz wyjdę z domu i tam pobiegnę. Pojedziemy zaraz do Krasnogródy. Podążymy. Powiem wam, gdzie mieszkał pan maestro. O nie, on jest najgorszy. Chociaż ja wolałabym go nie spotykać. Ja też. Wolałabym spotkać Kostasa. Pokażę, gdzie Kostas mieszkał. Jeśli zechcecie. Zrobię wam wycieczkę drogami bohaterów Maranty i maestro. Dobrze? Umawiamy się? No to jest... Brzmi jak plan. Umowa stoi. Będziemy się już powolutku żegnać, a ja wrzucę jeszcze jako link do tego czatu taki film, który został stworzony w sejneńskiej filmowej kolekcji bajek, opowieści krasnogródzkie. Przygotowały ten film dzieci pod kierunkiem Bożeny Schreber. Film nazywa się O początkach jeziora Gaładuś. I dla tych, którzy wybiorą się z nami w tę podróż na Sejneńszczyznę, wyobrażeniowo albo realnie, to będzie dodatkowy trop, jak można czytać Marantę, albo jak można czytać Sejneńszczyznę. To co, filmem się żegnamy. Robimy. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Z Sejwami. Tak. Z Sejwami i Gaładusiem.